Hej, to Karolina. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam ciekawych gości ze świata zdrowia, weganizmu, diety, podróży czy też ekologii. I dzisiaj skupimy się właśnie na tym ostatnim, ponieważ na tapecie Zero Waste. O Zero Waste w ostatnich miesiącach, może nawet latach mówi się Coraz więcej, i jest to temat na pewno bardzo popularny. Dbanie o środowisko jest mi bardzo bliskie, dlatego byłam przekonana, że muszę. Poruszyć ten temat w moim programie i wiedziałam, że muszę zwrócić się do Kasi Wągrowskiej. Kasię możecie kojarzyć z bloga i z Instagrama Kasia Ograniczam się, gdzie mówi przede wszystkim o Zero Waste. Jest ja też autorką książki o Zero Waste, i w moich oczach, i zakładam w oczach bardzo, bardzo wielu Polaków, jest Dużym wzorem i autorytetem, jeśli chodzi o tematy walki ze śmieciami i walki o naszą planetę. Dzisiejszy odcinek to taki mały przewodnik po Zero Waste. Dobry na start, ale myślę, że wiele osób, które już trochę siedzą w temacie ekologii Odnajdzie coś dla siebie, bo dla mnie była to bardzo pouczająca rozmowa. Dowiedziałam się mnóstwa ciekawych rzeczy i poznałam bardzo wiele praktycznych wskazówek. I tak samo mam nadzieję, że ten odcinek i ta rozmowa zadziała na Was. Oczywiście Kasia wyjaśni, czym jest Zero Waste, jak powstało, jak stało się częścią jej życia. Porozmawiamy też o różnych aspektach Zero Waste. Czyli o tych pięciu R z języka angielskiego. Teraz to pewnie brzmi dla Was dość mistycznie, ale za chwilę wszystko Kasia nam rozłoży na czynniki pierwsze. Tak jak mówiłam, poznacie też bardzo wiele wskazówek, jak zaimplementować zero waste do przeróżnych sfer swojego życia. I mam nadzieję, od dzisiaj zaczniecie mini proekologiczne zmiany. Także wszystkich zainteresowanych zapraszam do wysłuchania dzisiejszej rozmowy. Kasiu. Witam Cię w studio i dziękuję Ci, że przyjęłaś moje zaproszenie i że jesteś tutaj dzisiaj ze mną, i postanowiłam, że zdradzę naszym słuchaczom naszą historię, ponieważ to, że Kasia jest dzisiaj ze mną, jest naprawdę wyjątkowe, gdyż około dwóch tygodni temu mm, już nagrałyśmy w tym studio dokładnie bardzo podobną, zakładam, chociaż jesteśmy dopiero na początku, rozmowę o Zero Waste. Stąd obecność Kasia jest dla mnie szczególnie ważna, więc jeszcze raz Ci dziękuję, Nie że ma jesteś. Sprawy. <laughs> Także... Dzięki Ci za zaproszenie w ogóle. <laughs> Cała przynosi po mojej stronie, i to dowodzi, że niestety technologia nie jest niezawodna i trzeba zawsze sprawdzać, zanim się wszystkie pliki pozapisuje, zanim się zacznie nagrywać, a szczególnie jeżeli w tym czasie wykorzystuje się też czas innych osób. No ale to tak bardziej pouczenie dla mnie samej. My przechodzimy do tematu głównego, czyli do zero waste, ale wydaje mi się, że na początku fajnie byłoby nawiązać do wiadomości, która jest dosyć nowa, bo chyba wczoraj ym, ja się dowiedziałam, że Parlament Europejski postanowił ym, podpisać ustawę, podpisał ustawę dotyczącą y, redukcji używania y, plastiku jednorazowego. Czy to jest dobra wiadomość dla świata i jakie to będzie miało realne przełożenie Twoim zdaniem? Ja myślę, że to jest rewelacyjna wiadomość. Unia Europejska ma zamiar zredukować, wyeliminować jednorazowy plastik do 2021 roku i na razie to jest uchwała Parlamentu Europejskiego, natomiast sam Parlament Europejski nie stanowi prawa w całej Unii Europejskiej, więc teraz musi przekonać Radę Europejską, żeby zadziałała dalej, żeby wdrożyła taką dyrektywę, którą potem będą poszczególne kraje europejskie musiały wdrożyć. Więc do ogłoszenia pełnego sukcesu pewnie jeszcze trochę czasu nam pozostało, czy pozostaje. Ale na pewno jest to bardzo dobry znak dla nas i, i nadanie konkretnego kierunku wreszcie e, i powiedzenie wprost wszystkim Europejczykom, że jednorazowy plastik nie jest dobry, nie jest dobry dla nas, nie jest dobry dla środowiska przede wszystkim, bo to właściwie w tej ustawie chodzi e, i powinniśmy go eliminować, być może już teraz, nawet sami, e, nie czekając na jakiekolwiek ustawy. A myślisz, że skoro Europa jest tutaj. Pionierem na ten moment, to inne kontynenty, inne kraje podążą za tym trendem, czy też koniecznością. Już niektóre inne kraje. Wdrażały tego typu ustawy, między innymi w Rwandzie jest zakaz używania jednorazowych foliówek i tam to jest zaskakujące? Tak, to, to rzeczywiście jest zaskakujące, bo wydaje nam się, że my tacy postępowi e, idziemy i jakby wskazujemy kierunek całemu e, światu, ale są też kraje właśnie na przykład afrykańskie, które już to mają za sobą. E, I w Rwandzie na przykład, zamiast jednorazowych foliówek, używa się tobie, toreb papierowych. E, Super. Mamy się od kogo uczyć. Można to zrobić, tak. Można to zrobić i wcale nie trzeba być jakimś nie wiadomo jak postępowym, czy bogatym krajem, czy nawet regionem na świecie. Ale wracamy teraz do podstaw, czyli do zero waste. Zero waste to z angielskiego zero śmieci. Można sobie tak to przetłumaczyć. Czy to oznacza, że staramy się żyć tak, żeby nie produkować żadnych odpadów? W ogóle da się tak żyć. Zero Waste dla mnie to jest taki styl życia, w którym rzeczywiście skupiamy się na tym, żeby nie generować zbyt dużej ilości śmieci czy odpadów, ale również, żeby nie marnotrawić, żeby nie trwonić zasobów, z których na co dzień korzystamy, bo waste z języka angielskiego może oznaczać właśnie albo odpady, albo marnotra marnotrawienie. Dlatego warto się skupić tutaj, jeżeli w ogóle zastanawiamy się nad tym, czym jest w ogóle ruch Zero Waste, na tych dwóch aspektach tego pojęcia. Czyli właśnie po pierwsze na tym, że nie generujemy śmieci naszym życiem, a po drugie nie trwonimy zasobów, czyli takich jak na przykład energia. Elektryczna, czy w ogóle e, chociażby e, ropa naftowa, woda e, i, te, i tego typu właśnie rzeczy. A powiedz mi, jaka jest w ogóle historia ruchu Zero Waste, bo on stał się popularny w ostatnich latach, powiedzmy, nawet bym powiedział, miesiącach, ale wydaje mi się, że jego początki muszą być nieco starsze, że to jednak ludziom zaczęła ta świadomość związana ze środowiskiem gdzieś już wcześniej kiełkować. Znaczy zawsze mówiło się o ruchach proekologicznych, takich, które już od dawien dawna funkcjonowały na świecie. Zawsze bliskie nam były klimat i zmiany klimatyczne i to, z czego one wynikają. Bliskie nam było, bliska nam była ochrona gatunków roślin i zwierząt i dbanie o to, żeby cały ekosystem był nienaruszony, żeby żebyśmy my nie ingerowali w niego za bardzo, żebyśmy jego po prostu nie popsuły ponieważ jesteśmy nie jego władcami, ale po prostu częścią. I w pewnym momencie w Stanach Zjednoczonych, to było jeszcze w latach 70., niektóre firmy, między innymi koncerny chemiczne, zaczęły się zastanawiać, w jaki sposób zredukować odpady i to były właśnie odpady poprodukcyjne właśnie w tych przedsiębiorstwach jak zredukować generowanie tych odpadów i zaczęły się posługiwać jako pierwsze tym terminem właśnie zero waste, zaczęły wdrażać takie metody postępowania właśnie w swoich przedsiębiorcach, przedsiębiorstwach, które starały się czy miały na celu redukcję odpadów w ogóle. I potem było długo, długo nic. Tak, ten ruch, myślę, nie był jeszcze ruchem, tylko raczej gdzieś tam, takim zalążkiem jakiegoś pojęcia, które w przyszłości, czyli po, w zasadzie w czasach już teraz nam obecnych wykiełkowało i stanowi całkiem spory, spory ruch już globalny, bo w latach 90. a w zasadzie bardziej już 2000- również w Stanach ten ruch stał się. Bardzo popularny. E, zaczęło być coraz więcej osób. Pojawiały, pojawiali się e, blogerzy i blogerki, które e, zaczynały żyć właśnie w sposób zero waste, czyli nie generowały śmieci w swoim życiu. Pokazywały, jak to robić. Pokazywały też wyzwania, które są z tym związane. E, pokazywały również przedsiębiorcom, jak dużym problemem może to być dla zwykłego śmiertelnika, żeby nie generować w ogóle śmieci. E, a tak naprawdę. Jakby wszystko miało na celu to, żeby zwrócić światu uwagę na problem w ogóle odpadów, jakie generuje ludzkość i tego, jakie są tego skutki uboczne dla całego ekosystemu. Czyli zanieczyszczenia wód morskich i oceanicznych, rosnących gór śmieci na wysypiskach, które generują dodatkowo szkodliwe gazy cieplarniane takie jak metan. Ginięcie gatunków zwierząt, które przez pomyłkę spożywają ten plastik, ale też różne zaburzenia hormonalne, które ten plastik właśnie w tkankach zwierzęcych, jak już się znajdzie, może wywoływać. Więc ten ruch wykiełkował, myślę, najbardziej właśnie w Stanach, potem rozprzestrzenił się. I z bardzo dużym powodzeniem funkcjonuje również w Australii i w Europie. Do Polski, myślę, zawitał jakieś 2-3 lata temu, kiedy to my również się zaczęliśmy właśnie fascynować tego typu stylem życia. I w dzisiejszych czasach, jakby już dziś, w roku 2018, już mamy kilkadziesiąt tysięcy osób, które przynajmniej w internecie deklarują się, że sympatyzują z ruchem Zero Waste, a samych Zero Wasterów, no to, to nie wiem. Ciężko tak policzyć, ale rzeczywiście jest tak, że jest to teraz y, idea, która jest na czasie. Mam nadzieję, że jest to sensowna idea, nie tylko jakaś chwilowa moda. Y, sensowna dlatego, że po prostu wszystkim nam powinno zależeć na jak najlepszej kondycji naszego świata, a zmiana zaczyna się od nas samych. No właśnie, a jak zaczęła się ona u ciebie? To jest tak, że cały życie byłaś taką zagorzałą ekolożką, czy też w pewnym momencie... Ta świadomość twoja wzrosła i zmieniłaś swoje nawyki, swoje postępowanie. Nie chcę tu mówić, że od dawna myślałam o tym, jak redukować śmieci, bo tak rzeczywiście nie było. Ja interesowałam się biologią, i ekologią jako taką jeszcze w szkole podstawowej. Natomiast nie było to związane jeszcze wtedy z redukcją odpadów. Myślałam bardziej pod kątem ochrony środowiska, ochrony przyrody, o parkach narodowych, czyli o, o tym aspekcie ekologii. I w zasadzie zaczęło się to od tego, że zdałam sobie sprawę, że otaczam się nadmierną ilością przedmiotów. I zaczęłam się interesować w ogóle najpierw ideą minimalizmu. Chciałam zredukować tą liczbę przedmiotów. Uważałam, że mam ich za dużo i wiele z nich wcale nie jest mi potrzebnych. A zajmują tylko moją y, energię i czas na porządkowaniu, sprzątaniu ich i martwieniu się, co dalej z nimi zrobić, skoro ich nie potrzebuję. I gdy tak postanowiłam zrobić czystki w moim domu i chociażby wysprzątałam szafę, to jest dobry przykład, bo z tej szafy wyciągnęłam 12 worków pełnych ubrań, które w ogóle okazało się, że nie są mi potrzebne. Złapałam się wtedy za głowę, bo gdy wyłożyłam je tak na podłogę i na łóżko, to to mi uzmysłowiło. Jak bardzo bezmyślna jestem w tej swojej konsumpcji. Jak wydaje mi się, że robię dobrze, że no, przecież wydaję sprawiedliwie zarobione pieniądze na rzeczy, których będę używała, ale tak naprawdę tych rzeczy nie używam, więc tworzę sobie tylko problem, a w ogóle sobie nie pomagam. A dodatkowo okazuje się, że te rzeczy, których ja nie potrzebuję, inni. Też wcale mogą ich nie potrzebować, mogą ich nie chcieć. Więc co z tego, że część z tych ubrań mogłam wywieźć do instytucji pomocowych? Jak większa część z nich nadal musiała wylądować w kontenerach na odzież albo w śmietniku, bo nie, się, nie, nadawa, nie nadawała się już dla nikogo do, do użycia. I wtedy um, sobie uświadomiłam, że Sama redukcja rzeczy, którymi się otaczamy, czyli samo wejście jakby na tą drogę do minimalizmu, to jest nie wszystko, bo trochę brakowało mi tego aspektu ekologicznego, czyli tej odpowiedzialności ekologicznej naszych własnych czynów, czyli naszej konsumpcji, czasami niepohamowanej, nieodpowiedzialnej. I wyszukałam gdzieś w czeluściach internetu właśnie tego pojęcia. Zero Waste już wtedy były pierwsze osoby, które o tym pisały w Polsce, ale też inspirowałam się bardzo blogami zagranicznymi, na pewno Beon Johnson, autorką książki Zero Waste Home, na pewno też Trashers for Tossers. I to właśnie były takie moje największe inspiracje. Pokazywały mi proste sposoby, jak ja sama mogę ograniczyć produkcję śmieci w moim domu. Proste, ale również piękne, estetyczne. To życie wydawało mi się takie czyste, takie uporządkowane, i sprawiało, że zaczęłam odnajdywać w tym głębszy sens. Więc pomyślałam, że, że to jest właśnie to, że, że muszę spróbować na własnej skórze i, i wejść w ten, ja to nazywam, taki eksperyment życia zero waste, bez odpadów. I od tego czasu nie zmieniłaś zdania? Myślę, że jak już raz się wejdzie na tą drogę do zero waste, to nie można tak po prostu z niej zejść. To jest tak, jak nie wiem ze zmianą nawyków żywieniowych. Jeżeli postanawiasz gdzieś tam mentalnie znajdujesz w środku siebie motywację, że nie będziesz jeść mięsa, na przykład ze względów etycznych, no to potem nagle nie zaczniesz jeść tego mięsa, bo masz na, na nie no. Tak się po prostu nie dzieje. I tak samo jest właśnie z ideą życia zero waste. Gdy już raz wejdziesz na tą drogę, to cały, znaczy styl życia polega na podążaniu tą ścieżką, e, i być może nie zawsze, e, nie zawsze widać ten cel gdzieś tam na końcu tej drogi. W sensie myślisz sobie, że okej, okay, ja dążę do tego, żeby osiągnąć poziom zero, ale nie sam cel, myślę, jest tutaj. Najważniejszy, tylko właśnie droga, którą się podąża. I to wszystko, czego się uczy w trakcie podążania tą drogą. To jest bardzo piękne, bo mówisz w taki pozytywny sposób o, o swoim stylu życia. Sprawia on ci radość, sam mówisz, że dostrzegłaś w nim piękno, nie widzisz możliwości, żeby gdzieś cofnąć się. A dla mnie jest to takie przewrotne, bo twój blog nazywa się Kasia Ograniczam się, więc wiele osób mogłoby podejść do tego na zasadzie Ograniczanie się jest jakąś negatywną negatywnym zjawiskiem, jest czymś, co nam odbiera tego szczęścia, a jednak to ograniczanie może stać się powodem naszej radości na co dzień. Jak to jest? Tak, ja wiele razy słyszałam już takie stwierdzenie od blogerów czy influencerów, jak to się mówi, gdy jakby słyszeli to, w jaki sposób nazywa się mój blog, mój blog się nazywa Ograniczam się kom. To stukali się w głowę i mówili, co ty sobie zrobiłaś? Ty mhm. zrobiłeś sobie krzywdę. No przecież gdzie jaka marka się będzie chciała do ciebie odezwać, gdy, gdy będą chcieli na przykład sprzedawać jakiś produkt, no przecież ty w życiu na tym nie zarobisz. Co ty w ogóle, co ty w ogóle robisz? I w ogóle kto to będzie chciał kto chce czytać o, o ograniczaniu się, przecież ludzie chcą właśnie e, czytać o tym, jak się nie ograniczać, jak można zrobić wszystko, taki wiesz, mm -hmm. empowerment, nie? że świat leży do granic. nas. Tak. A ja myślę, że fajnie jest sobie nakładać na siebie taką samodyscyplinę i właśnie takie ograniczanie, takie, takie limity, ograniczniki na co dzień e, w momencie, gdy zaczynamy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób żyjemy i e, jeżeli żyjemy w sposób. Niekontrolowany i pozwalamy sobie, czy przyzwalamy sobie rzeczywiście na wszystko, na każdą zachciankę. Ja nie mówię, że nie mamy podążać za tymi zachciankami i za przyjemnościami, bo to nie o to chodzi, żeby siedzieć i się umartwiać w jakimś tam, nie wiem, jutowym worku i, i biczować sobie plecy. To zupełnie nie o to chodzi, tylko raczej chodzi o to, żeby usiąść na chwilę i zastanowić się nad własnymi nawykami konsumenckimi, ale w ogóle też nad, nad własnym życiem. Jakie są dla nas ważne wartości, za, za czym chcemy w ogóle podążać. I, i ten aspekt życia właśnie mojego ograniczania się jest związany typowo z konsumpcją, jest związany z rzeczami materialnymi i tym, czy one nam dają szczęście, czy nie, a jeżeli nie, to co innego mogłoby nam dawać szczęście i jak to zrobić, żeby rzeczywiście podążać tą, tą ścieżką, którą żeśmy sobie wymyślili. Więc myślę, że to, to ograniczanie się, o którym ja mówię, jest całkiem... Rozsądne i myślę, że każdy z nas mógłby, a nawet powinien sobie właśnie taką samodyscyplinę narzucać, a szczególnie jeżeli chodzi o kwestie środowiskowe. I tutaj e, oczywiście zawsze e, mowa jest o tym, że to państwo powinno za nas myśleć, a nie my sami. My sami nie powinniśmy na przykład na co dzień myśleć o tym, że kupujemy za dużo albo że na przykład kupujemy, robimy zakupy do torebek foliowych i potem to jest problemem dla środowiska. Państwo powinno za nas pomyśleć i na przykład zakazać foliówek w ogóle. Ale. Jeżeli państwo za nas nie myśli i ta zmiana systemowa nie nadąża za zmianą światopoglądową w nas jako w ludziach, w społeczeństwie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sami na siebie nałożyli właśnie te ograniczenia, zastanowili się dlaczego warto właśnie to zmieniać, dlaczego warto iść tą drogą i po prostu tą zmianę wdrażać. Więc myślę, że to, są, to jest właśnie ten sens tego mojego. Ograniczania się. Ale też y, trochę mnie to bawi jako wymówka, bo musimy też pamiętać, że państwo to też są ludzie, więc to tak samo wychodzi od ludzi, tak samo może wyjść od nas, jak i może wyjść od tych osób u góry, które podejmują te ważne decyzje. Ale to jest w ogóle wątek na osobną rozmowę. Przejdźmy do założeń zero waste, bo założenia zero waste to jest, o ile się nie mylę, 5R w języku angielskim. Dzięki czemu jest to całkiem łatwe, bo wszystko jest za tę samą literę, mogłabyś nam powiedzieć pokrótce, na czym polegają te wszystkie kroki i jak one są interpretowane w języku polskim? Jasne, to jest 5 R właśnie z języka angielskiego, tak jak powiedziałaś, natomiast czasami dodaje się do tego jeszcze kolejne R-ki. W zależności od tego, co kto sobie wymyśli, że, że jest ważne albo ważniejsze od tych już istniejących. W każdym razie tych pięć podstawowych zasad, to jest po pierwsze refuse, czyli odmawiaj. Odmawiaj rzeczy, których być może nie potrzebujesz, a ktoś ci je wciska, daje za darmo, albo nawet sama sobie odmawiaj rzeczy, które myślisz, że potrzebujesz, ale po jakimś czasie, gdy się dłużej zastanowisz i odłożysz tą sprawę na kilka dni albo tygodni, okazuje się, że to po prostu była zachcianka i do niczego ci jest ta na przykład nowa rzecz, niepotrzebna. Więc odmawiaj to jest pierwsza z tych zasad. Drugą z zasad R jest reduce, czyli ograniczaj. I to jest właśnie to, na czym ja się skupiam jakby z nazwy mojego bloga, ale oczywiście na kolejnych R, jak potem się dowiesz zresztą również. Więc ograniczaj swój stan posiadania, dlatego że im więcej posiadasz, tym potem, po pierwsze, masz większy problem z rzeczami, które posiadasz, to co ja opowiadałam, że, że trzeba je przestawiać, sprzątać, dbać o nie, albo potem myśleć, co z nimi dalej zrobić, jeżeli ich nie potrzebujesz. A po drugie, każda z tych rzeczy w końcu straci dla Ciebie wartość. I zastanów się, czy na pewno warto ją po pierwsze kupować, a po drugie, potem w ogóle posiadać i używać. I zastanów się też, z czego ona jest zrobiona. Czy, czy to jest dobry surowiec, czy potem y, łatwo będzie go na przykład odzyskać, czy przetworzyć na coś innego, albo nawet naprawić, czy też będzie to rzecz, która po zużyciu y, stanie się już y, śmieciem. A po trzecie, reuse, czyli y, używaj ponownie. I to jest bardzo ważna zasada już w trakcie funkcjonowania życia takiego zero wastera typowego. Bo skupiamy się na rzeczach, których możemy używać wielokrotnie. Rezygnujemy z jednorazówek, z jednorazowych siatek foliowych, z jednorazowych słomek, z nawet higieny intymnej jednorazowej na rzecz tego, co jest wielorazowe, co możemy używać, 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 czyścić, naprawiać, ok, natomiast używać ponownie, ponieważ jest to zrobione z trwałych materiałów, takich, które jesteśmy w stanie nawet naprawić. I, I jesteśmy w stanie uniknąć właśnie tych szybko powstających w normalnej takiej konsumpcji śmieci. na co dzień po prostu śmieci, tak. Po czwarte, recycle, czyli odzyskuj surowiec oddawaj do recyklingu. To jest również bardzo ważna zasada, jeżeli chodzi właśnie o życie zero waste, dlatego że musimy być świadomi tego, z czego są zrobione te przedmioty, których używamy, czy te produkty, które kupujemy. Jeżeli wiemy, że na przykład jakaś zabawka jest zrobiona z plastiku, który potem nie zostanie poddany recyklingowi, być może warto jej nie kupować. Być może warto kupić coś z bardziej naturalnego tworzywa. Jeżeli wiemy, że no na przykład szkło czy, czy metal są w bardzo dobry sposób odzyskiwane w Polsce, jest to bardzo taki trwały surowiec, który, o którym nie można powiedzieć, że. Traci na właściwościach w momencie, kiedy jest przetwarzane, no to być może warto się właśnie skupić na tym surowcu i kupować produkty opakowane bardziej w szkło, na przykład niż plastik, ponieważ potem będzie to lepsze dla środowiska. No Ale też trzeba się nauczyć, jak te śmieci w ogóle sortować, co tak naprawdę no właśnie. jeszcze w Polsce kuleje. To jest temat rzeka i zastanawiam się, dlaczego Polacy tak niechętnie segregują śmieci. Myślę, że to przede wszystkim wynika z niewiedzy. Z niewiedzy po pierwsze, jak segregować. Każde województwo praktycznie ma swoje zasady segregowania. Tak jak jeżdżę po Polsce, to w jednym regionie sortuje się na frakcję suchą i mokrą, w drugim sortuje się tworzywa sztuczne, szkło, odpady bio, zmieszane i papier, a potem jeszcze ludzie się zastanawiają, czy aby na pewno ten plastik, o którym myślą, że mogą wrzucić do plastiku, czy na pewno on będzie przetworzony, bo też nie każdy plastik można tam właśnie wrzucać. Niektórzy na przykład widzą, że wszystkie śmieci są wrzucane, mimo że posortowane, do jednej śmieciarki i też powstają dylematy, ok, to ja sortuję, wkładam w to swój wysiłek, swoją energię, a potem śmieciarka i tak to bierze wszystko na jedną przyczepę, to, to po co ja się w ogóle wysilam. I też powstają różne takie mity, że, że te śmieci w ogóle i tak nie są sortowane, że one nie są oddawane do ponownego wykorzystania, do odzysku surowca. Ale to jest błędne przekonanie, bo zazwyczaj jest tak, że nawet jeżeli śmieciarka weźmie tych kilka frakcji na jedną przyczepę, są to śmieci już posortowane, które potem na sortowni łatwo jest oddzielić na takiej taśmie właśnie sortowniczej, łatwo jest oddzielić od siebie i w tym miejscu właśnie ludzie zajmują się już tym, żeby te odpady trafiły we właściwe, jakby do właściwego. Do właściwego miejsca, w którym ten surowiec będzie dalej odzyskiwany. Natomiast ja tylko tak uczulam: jeżeli kiedykolwiek zobaczysz, czy zobaczycie, że posortowane śmieci są wrzucane na jedną śmieciarkę i będziecie się zastanawiać, co tak naprawdę z tymi śmieciami się dzieje, najlepiej zadzwonić na numer um, przedsiębiorstwa, które odbiera od Was odpady i po prostu dopytać. Żeby nie powielać mitów, że. Te sortowane śmieci to po prostu i tak wszystkie na jedno wysypisko jadą i nic się z nimi dalej nie dzieje. Mnie i tak wydaje się, że w Polsce ten czynnik ekonomiczny, finansowy jest nadal dla nas najważniejszy i nadrzędny. I sądzę, że to jest bardzo dobra zmiana, że teraz sortowanie śmieci stało się w końcu tańsze niż niesortowanie ich. Także ja się cieszę z tego powodu. Problem polega na tym, i też o tym wcześniej rozmawiałyśmy, że niestety już tutaj państwo nie do końca się postarało, aby um, obywatele wiedzieli, jak te śmieci sortować. I na przykład moja mama na tyle się wysiliła, że wydrukowała dokładne wskazówki, gdzie, co, do jakiego worka należy wrzucać. Kupiła worki w odpowiednich kolorach, powiesiła na lodówce instrukcje, no i powiedzmy już nie mamy wymówki, bo musimy te śmieci odpowiednio sortować. Natomiast to, co mnie się nasuwa, to po pierwsze, ile osób wpadnie na to, gdzie znaleźć informacje o tym, jak śmieci sortować. Po drugie... Mm, czy to nie jest tak, że państwo powinno nam zapewniać e, na przykład worki, bo, dajmy na to, jest e, w instrukcji napisane, że dany rodzaj odpadów e, musi być w niebieskim worku, a w naszym sklepie nie ma niebieskich worków. I właśnie taki dylemat miała moja babcia, która potrzebowała worka w konkretnym kolorze. Nawet sklepy nie były przygotowane na to, że ta ustawa zakłada, że każdy z obywateli ma, dajmy na to, te pięć różnych. Kubów. Dlaczego uważasz, że Polacy są przygotowani na te, na te zmiany, która teoretycznie jest pozytywna? Myślę, że zmiana została wprowadzona e, bez tak zwanego follow-up planu, <laughs> czyli bez y, takiej naturalnej kontynuacji, którą powinna być edukacja społeczeństwa. Gdzie są akcje edukacyjne w telewizji, radiu, na billboardach, w jaki sposób sortować śmieci? Gdzie rozmawiamy o odpadach jako o surowcach, z których można rzeczywiście coś odzyskać? Gdzie w debacie publicznej jest miejsce właśnie chociażby na temat zero waste i tego, jak unikać śmieci w ogóle? Jak y, możemy nie mieć nawet tego, nie musimy mieć tego dylematu, do, co do którego worka wrzucić, w momencie, gdy zadeklu, zadeklarujemy się na życie właśnie bezśmieciowe. Więc myślę, że ten, ta strona wdrożenia całej reformy i, i tej zmiany właśnie selektywnej zbiórki odpadów ma tutaj ten jeden wielki minus i, i ten jeden wielki brak, który jest trochę nadganiany przez organizacje pozarządowe takie jak chociażby polskie Stowarzyszenie Zero Waste, czy inne organizacje, które działają na rzecz edukacji społeczeństwa, czym są odpady, w jaki sposób je sortować e, i co tak naprawdę, e, w jaki sposób one mogą wpłynąć na środowisko. Myślę, że tutaj e, ta cała warstwa, właśnie poza, pozasystemowa, pozarządowa, ma bardzo duże znaczenie i mam nadzieję, że w końcu przybije się do, do debaty publicznej również. A powiedz mi, jakie są twoim zdaniem największe błędy popełnione przez Polaków, którzy próbują sortować śmieci? Co, co robimy notorycznie źle? Myślę, że wrzucamy na przykład często odpady, które mogą być toksyczne do odpadów plastikowych. Myślimy, że powiedzmy, nie wiem, po remoncie wyrzucimy sobie kubeł po farbie. Do odpadów plastikowych, dlatego że jest plastikowy. Ale takie odpady nie powinny się znajdować właśnie w tej frakcji plastikowej. Co gorsza, mogą nawet, jakby, jeżeli ta farba wycieknie na inne odpady, mogą nawet skazić całą resztę, i, i, i wszystko, co znajduje się w tym jednym wielkim worku, albo w jednym wielkim kuble, będzie już nie do ponownego przetworzenia. A hmm. słuchaj, takie produkty jak na przykład, ym, nie wiem, pasata. Czy dżem? Czasami jest to w plastikowym pojemniku, czasami jest to w szkle. Czy my musimy je myć przed wyrzuceniem? No właśnie, tutaj jest, są dwie teorie. Jedni twierdzą, że tak, drudzy, że nie. Natomiast oficjalna wykładnia jest taka, że nie, nie musimy ich myć, ponieważ te odpady wszystkie i tak są potem myte na sortowni i przed odzyskaniem surowca one muszą być czyste. Więc przedsiębiorstwo, które odzyskuje surowiec, musi zapewnić właściwą jakość. Tego, tego produktu, który na, do tego ponownego przetworzenia idzie. Więc Czyli tak naprawdę jest... nie musimy marnować naszej wody w kranie, żeby wyczyścić słoik, czy, czy jakiś plastikowy kubeczek, chociażby po jogurcie nawet. Czyli jeżeli ktoś se to jako wymówkę, żeby nie sortować, bo trzeba to wszystko myć, to teraz obalamy mit. Wcale nie trzeba, więc segregujmy. Wcale nie trzeba. I jeszcze mało się o tym mówi, ale e, często istnieją takie opakowania e, wieloskładnikowe. Takie, które składają się w jednej części na przykład z tworzywa PET, tak jak butelka powodzi mineralnej, chociażby. Potem są owinięte na przykład jeszcze papierkiem, bo etykieta jest, dajmy na to, papierowa. A jeszcze trzecim elementem jest zakrętka, która jest jeszcze z innego tworzywa, najczęściej HDPE. I my wyrzucamy te odpady razem, w sensie mhm. wszystko do jednego worka, do tego na przykład z tworzywami sztucznymi, ale co by na pewno ułatwiło pracę na sortowniach i przy odzyskiwaniu surowca, to to, gdybyśmy te wszystkie elementy od siebie przed wrzuceniem oddzielili, czyli na przykład zdjęli nakrętkę, wrzucili ją osobno nadal do tworzyw sztucznych, ale osobno, albo wyrzucili w ogóle do nakrętek. Często właśnie są takie akcje zbierania nakrętek, akcje charytatywne na przykład i z tych nakrętek powstają, na przykład w Poznaniu powstał wielki plac zabaw dla dzieci. Z nakrętek? Tylko właśnie, tak, z, z recyklingu takich, takich nakrętek, właśnie z tego tworzywa. No, także, także warto, warto też pamiętać, żeby oddzielać od siebie elementy różnych opakowań. Jeżeli to nie jest dla nas zbyt uciążliwe, to możemy to przecież z powodzeniem robić, prawda? A jak jest z resztkami jedzenia? One wszystkie trafiają do bio, czy nie? To zależy, bo właśnie mm, myślę, że tutaj też nadal jesteśmy niedoinformowani, jak sortować bioodpady bo jeszcze o samym kompostowaniu nie powiedziałam, czyli o tej piątej zasadzie R, ale do tego jeszcze, tak. do tego jeszcze dojdę. Natomiast... Kasia od razu świeciły się oczy, bo ja <laughs> wiedziałam, że to jest twój ulubiony <śmiech> etap. <śmiech> Dokładnie. Ale właśnie y, okazuje się, że nie wszystkie odpady organiczne z naszych talerzy, na przykład resztkowe, możemy wrzucić do jednego worka z frakcją bio, bo na przykład nie możemy wrzucać rzeczy, które są obtłuszczone, albo w ogóle wylewać samego oleju, do, do właśnie odpadów bio. Nie możemy tam rzucać resztek mięsa albo kości. Y, bo te rzeczy przetwarzają się w zupełnie inny sposób i na takiej otwartej kompostowni, czy na biokompostowni, do której te, ta frakcja bio jest odsyłana, y, mięso czy, czy kości no nie, nie będą podlegały takiemu samemu rozkładowi, jak ta frakcja roślinna. Typowa. I tutaj też dołączamy ryby, bo ryby to też mięso. Tak. I one też nie lądują w bio. Nie, nie lądują w bio. Także to, co możemy wyrzucać do tej frakcji bio, to są na przykład obierki, to są części, to są, to są resztki z, z naszych talerzy, ale niezbyt obtłuszczone. To może być kasza ugotowana, to mogą być nawet resztki chleba, jeżeli już nie wiemy, co z nimi zrobić, nie, 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 nie mamy pomysłu, jak je wykorzystać. Um, i, więc, więc te rzeczy właśnie głównie wyrzucamy do, do odpadów bio. Ale jeszcze a propos bio, to staramy się oczywiście, żeby tych odpadów bio było jak najmniej i żeby jedzenie nie marnować. Ja jestem strasznie wrażliwa na tym punkcie. i Bardzo nie lubię marnowania jedzenia i zawsze dokonam wszelkich starań, żeby zjeść wszystko z lodówki, zanim się y, zepsuje. I też myślę, że to, albo zapytam ciebie, czy też to ograniczanie się y, dotyczy jedzenia, właśnie żeby może kupować mniej tych spożywczych produktów. No, no jasne, znaczy to jest y, również jednym z elementów życia zero waste, żeby spojrzeć na swoją kuchnię, na to w jaki sposób gotujemy, zaplanować sobie odpowiednio posiłki i dopiero pod ten plan posiłków robić zakupy z listą. I to jest bardzo ważne i wydaje nam się, że niby wszystko mamy w głowie, a potem idziemy do sklepu i w sumie y, jakaś rządza <noise> doświadczania różnych nowych smaków czy eksperymentowania, jednak wygrywa, ale potem okazuje się, że jednak część z tych produktów, dla nas czasem nawet zupełnie nowych, nie ruszymy, bo, bo, bo nie, bo, bo nie wiemy, jak, bo, bo gdzieś tam się zepsuje i, i potem jest do wyrzucenia, więc warto jednak robić te zakupy spożywcze z głową to jedno i planować właśnie posiłki. Ale drugie to rzeczywiście zrobić sobie taki chociażby jeden dzień w tygodniu czyszczenia lodówki i gotowania. Uwielbiam, tak. Tylko to są z tego, moje ulubione, no, ulubione przygody z gotowaniem. No to Wychodzą wtedy najbardziej kreatywne posiłki. Ja uwielbiam, lubię sobie wtedy zrobić jakieś kaszotto z warzywami albo jakieś takie kary pieczone właśnie jakieś części warzyw i owoców nawet. To są, to są naprawdę świetne potrawy i można wpaść na zupełnie coś, coś nowego, na nowe smaki. E, także myślę, że fajnie jest mieć taki, taki właśnie nowy nawyk, może dla niektórych, żeby właśnie jeden taki dzień sobie zrobić z takiej, z takiej resztkowej kuchni domowej. A skoro jesteśmy w temacie jedzenia i w temacie resztek, masz jakieś dobre wskazówki, jak wykorzystać resztki po jedzeniu? Jakieś właśnie obierki no, Głównie przychodzą mi do głowy obierki albo y, pulpa, która zostaje z warzyw czy też owoców, kiedy robimy soki. Mhm. Z pulpy wychodzi bardzo fajne ciasto owocowe. Znaczy takie brownie można zrobić y, albo coś, ale ciasto marchewkowe, mhm. gdy dodamy do, do tego właśnie. Więcej nawet warzyw czy owoców niż tylko sama marchew. Bardzo fajnie pasuje burak, przecież często wyciska się sok z buraka i marchwi, na przykład, i jabłka, więc całkiem fajnie właśnie taka mieszanka tych owoców i warzyw yy, wchodzi w takie ciasto yy, i jeszcze gdy będzie tam dodatek kakao, to właśnie wyjdzie nam z tego takie fajne owocowe brownie. Yy, można z tego, z takich obierek typowo, nie obierek, tylko. Z takiej pulpy typowo warzywnej, można zrobić kotleciki na, usmażone na patelni, albo nawet upieczone takie Ala burgery w piekarniku. Także no, jest mnóstwo sposobów na wykorzystanie tych części roślin i wcale nie trzeba ich od razu wyrzucać do śmieci. To jest nadal bardzo cenny dla nas pokarm. A próbowałaś robić kiedyś chipsy z obierek po ziemniakach? Wiesz co, próbowałam, natomiast potem dowiedziałam się, że one nie są zbyt zdrowe, mhm. ponieważ skórka ziemniaczana zawiera szkodliwe dla nas substancje, więc zaniechałam e, tej praktyki. Ale bardzo fajne są chipsy z jarmużu, chociaż to tak. wcale nie jest żadna resztka, to jest po prostu pełnowartościowy produkt, te liście jarmużu. Załóżmy, że wykorzystaliśmy wszystkie resztki i z pozostałymi rzeczami nie da się już nic zrobić, i wtedy przechodzimy do kompostowania. Czy to jest ten etap? Czy to jest ten moment? No tak, dla mnie jak najbardziej. Ja uwielbiam ten element życia zero waste. Kiedyś myślałam, na samym początku, jak wchodziłam właśnie na tą drogę do życia bez odpadów, myślałam, że, że to, jest dla, to będzie dla mnie niewykonalne, bo nie mam domu z ogrodem, w którym mogłabym taki kompostownik umiejscowić, gdzieś tam w kącie właśnie takiej takie jakieś mojej grządki, że to by było takie najbardziej naturalne, yy, ale gdy zobaczyłam, że istnieją kompostowniki domowe albo balkonowe, oczy mi się zaświeciły i stwierdziłam, że koniecznie będę musiała tego spróbować. I wtedy właśnie zaczęłam taki eksperyment z domowym kompostowaniem. I trwa on do dzisiaj w sensie kompostuję, trzymam mój kompostownik na balkonie przez cały rok. Trzymam mój kompostownik na balkonie tak przez cały rok. Zatrudniłam do pracy w, przy, przy kompostowaniu drżdżownice kalifornijskie i są one najbardziej pra pracowitymi mieszkankami mojego, e, mojego domu. Także i, i w ogóle bardzo lubimy doglądać tego kompostu. Moje dzieci lubią tam przewracać łopatką i sprawdzać, czy, ta, czy te obierki już się rozkładają, czy dżdżownice je jedzą, czy to im smakuje, czy nie. I w ogóle zaglądają jeszcze głębiej podnoszą tam, żeby drugą warstwę zobaczyć, bo tam już jest taka fajna przerobiona ziemia, i dżdżownice tam mają bardzo fajne środowisko, właśnie do, do rozmnażania się. Także jest to takie nasze duże rodzinne przedsięwzięcie, myślę, ale też taka trochę przygoda i obserwacja, jednocześnie z edukowaniem się, tak przy okazji, em, w jaki sposób ta... Ta materia organiczna zostaje rozłożona do zupełnie innej formy, e, i w jaki sposób tą, tą inną formę, właśnie w postaci już gotowego kompostu, czyli takiej, takiej ziemi, którą można wykorzystać, e, w jaki sposób ona dalej. Może funkcjonować w ekosystemie, tym naszym mikroekosystemie, oczywiście, ale nadal możemy właśnie na tym kompoście posadzić kwiatki, e, warzywa czy jakieś zioła, które będziemy potem hodować na balkonie czy w domu. Ja tak właśnie robię. Mhm. Ja w tym roku w ogóle nie kupiłam żadnej ziemi ogrodowej, tylko wykorzystuję ten kompost, który właśnie przerobił mi się w moim balkonowym kompostowniku. dla osoby, która jest zupełnie zielona w temacie, chce zacząć kompostować, to co jest nam potrzebne? Na start. Przede wszystkim musimy się zastanowić, jakie mamy w domu warunki. Bo jeżeli mieszkamy rzeczywiście właśnie w domku z ogrodem, to możemy pokusić się od razu o taki kompostownik ogrodowy, ale tu też się trzeba nauczyć, w jaki sposób taki kompostownik zbudować. Natomiast jeżeli mieszkamy w bloku z balkonem, tudzież bez, też musimy sobie. Jakby przeanalizować, jakich odpadków organicznych u nas powsta na, powstaje najwięcej. Czy na przykład jesteśmy mięsożercami, czy mamy właśnie takie odzwierzęce resztki, które również będziemy chcieli kompostować, czy też tylko resztki roślinne. Bo jeżeli odzwierzęce, to może bardziej warto zastanowić się nad kompostownikiem typu bokashi. A jeżeli mamy więcej tych roślinnych, to y, możemy pokusić się o. Założenie wermi kompostownika, czyli właśnie takiego kompostownika, jak ja mam z dżdżownicami. I z doświadczenia widzę, że najpierw kompostowałam z samymi bakteriami probiotycznymi, natomiast same bakterie jednak tej materii tak dobrze nie rozkładały. I tutaj radziłabym się nie bać dżdżownic, bo to są naprawdę bardzo przyjazne żyjątka. I czy nie ucierpią w trakcie swojej pracy? One są tam szczęśliwe? Tak chciałam tylko zapytać. Ja wiesz, myślę, że są muszę. szczęśliwe, jeżeli karmimy je niepikantnymi resztkami, nie dodajemy tam czosnku albo chili, czy jakichś obtłuszczonych resztek właśnie z obiadu, to jak najbardziej są szczęśliwe i zadowolone? Myślę, że my podkarmiamy je całkiem zdrowymi resztkami z naszych talerzy. A czy u Ciebie na blogu masz taki mały instrukterz, jak przygotować domowy kompostownik? Czy takie informacje znajdziemy raczej w książce? W książce mam opisane różne typy kompostowników yy, i przeanalizowane, co trzeba zrobić, żeby właśnie wystartować z takim kompostowaniem. A na blogu opisywałam moją przygodę z moim własnym kompostownikiem, czyli tym Vermi Jest również film na YouTube, na moim kanale yy, na YouTube, jak kompostować, także tam też mogę ewentualnie odesłać. Wszystko podziękujemy w. Postek, który jest poświęcony naszej rozmowie na mojej stronie karolina A ale przechodzimy dalej do kolejnego ry. Co to będzie? To już mówiłyśmy o ry, rot. No bo to jest jakby ostatnie. A, to jest ostatnie. Tak. O ja się zgubiłam w liczeniu. <grystanie> Kolejnym ry może tak naprawdę być rethink i repair. To są często zasady, które bywają dodawane do tych pięciu R, które się gdzieś tam ukuły w takiej. Teorii życia zero waste, ale właśnie to rethink jest bardzo ważne i myślę, że można by je ustawić równie dobrze na samym szczycie tej, tej piramidy wszystkich zasad, ponieważ to wszystko za zaczyna się w naszej głowie. To w jaki sposób znajdujemy motywację do zmiany stylu życia, co jest dla nas ważne, dlaczego w ogóle chcielibyśmy ograniczać produkowanie odpadów. Czy te wartości ekologiczne, środowiskowe y, do nas przemawiają, czy też przemawia za nami moda? która podoba nam się i chcemy po prostu mieć kolejne ładne gadżety. Co też nie jest złe, bo jak na modę jest całkiem przyjazna światu. Oczywiście, natomiast i, i oczywiście, jeżeli kupujemy ładne gadżety, bo nam się podobają i dzięki temu na przykład, że powiedzmy mamy fajny bidon stalowy na wodę, nie kupujemy już wody w plastikowych butelkach, to no super. to oczywiście ma bardzo wyraźny i pozytywny wpływ na środowisko. Ale warto mimo wszystko na samym początku tej wprowadzania tych nowych nawyków, tej zmiany w życiu, przemyśleć sobie to wszystko. Czyli zrobić to rethinking. Ale jeszcze a propos tej myśli, czy masz takie obawy czasami, że ta moda na zero waste trochę przerodzi się w inaczej rozumiany konsumpcjonizm, bo ludzie tak bardzo będą. Um, Zainteresowani kupowaniem tych nowych gadżetów, że tak naprawdę zanim, zamiast się ograniczać, to zaczniemy kupować nowe akcesoria? Właśnie ostatnio prowadziłam taką rozmowę na ten temat, gdy pokazywałam, jak wygląda stalowa słomka na, na jednym z wykładów. To padła taka refleksja właśnie z, ze strony jednej osoby, że popadamy właśnie w taką kolejną skrajność, bo zamiast uświadomić sobie, że wcale tej słomki nie mhm. potrzebujemy i możemy równie dobrze z powodzeniem wypić napój prosto z butelki czy z, ze szklanki, to my wymyślamy różne nowe typy na zaprojektowanie słomki, tylko po to, żeby zastąpić plastik. Tak naprawdę możemy go wyeliminować bez żadnej szkody dla nas samych. Więc myślę, że tu rzeczywiście można bardzo łatwo popaść w jakieś takie gadżeciarstwo, mhm. które nie będzie poparte żadnymi rozsądnymi przesłankami. Będziemy na przykład mnożyć byty e, i kupować e, raz taki, a e, raz siaki Bidon, dlatego, że jeden nam się nie sprawdził, to kupimy zaraz drugi. W różnym rozmiarze, do różnego stroju, w różnym kolorze, <noise> do takiej torebki czy do innej. E, więc to na pewno warto się zastanowić i przemyśleć i być może najpierw korzystać z rzeczy, które już mamy gdzieś pod ręką, które już mamy w domu. A rzeczywiście, jeżeli nie mamy czegoś, co ewidentnie. Pomogłoby nam być bardziej bezodpadowym, no to dopiero wtedy decydować się na zakup czegoś nowego. A być może niekoniecznie nawet nowego, tylko z drugiej ręki. Wspomniałaś o słomkach. Słomki były w Polsce głośne, są w Polsce głośne. Jak to z nimi jest? One są naprawdę aż takie straszne? jest to taki nadrzędny problem w świecie ochrony środowiska, ekologii? Tak, przeszła przez polski internet i przez polskie media ostatnio dosyć spora kampania, która angażowała wiele sławnych osób ze świata i polityki, i popkultury, mówiąca o tym, że jeżeli użyjemy plastikowej słomki, to zabijamy któryś z gatunków egzotycznych, było nie było, zwierząt morskich. I ja myślę, że przetoczyła się fala krytyki przez tą kampanię, bo rzeczywiście można by się pokusić o taki komentarz, że słomka jest tylko małym ułamkiem, jakimś promilem z rzeczy plastikowych, jednorazowych, które my używamy, których my używamy na co dzień. I tak naprawdę moglibyśmy się skupić na wielu innych rzeczach, które są dla nas o wiele bardziej problematyczne, niż taka właśnie plastikowa rurka. Ale myślę, że kampania miała też bardzo pozytywny wydźwięk, bo w ogóle zaczęliśmy mówić o tym, że jednorazowy plastik jest zły. Myślę, że ona jest bardziej symbolem tego, że z każdego jednorazowego plastiku powinniśmy prędzej czy później zrezygnować, bo środowisko na tym cierpi i tyle. I też łatwiej jest zacząć od tych mniejszych kroków, bo one tak mam wrażenie, nie, nie przytłaczają ludzi. Bo odmówienie tej słomki tak wiele nas nie kosztuje, a może to skłoni nas do dalszej refleksji, także miejmy nadzieję, że taki jest i będzie skutek tej kampanii. I teraz mamy to ostatnie R z tych dodanych, czyli repair, czyli naprawiaj. Tak, bo w dzisiejszych czasach jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w sklepach bardzo łatwo możemy kupić coś nowego i nawet nie zastanawiamy się już nad tym, czy sprzęt, który nam się popsuł, można jeszcze w ogóle naprawić. Bo często nawet sobie wyobrażamy, że już nawet wolelibyśmy mieć nowszy model, mhm. e, albo ta naprawa na pewno będzie nas więcej kosztowała niż zakup czegoś nowego. Czasem tak jest. No bo czasem tak rzeczywiście Producenci jest. Producenci chyba mają to niestety na celu. Czasem tak rzeczywiście jest i ja się o tym niestety... Niestety przekonałam w momencie, gdy popsuła mi się płyta indukcyjna, i w zakładzie naprawczym okazało się, że zakup nowej niestety, ale będzie tańszy niż naprawa starej. E, natomiast e, ostatnio popsuł nam się w domu odkurzacz i popsuł nam się czajnik elektryczny. Nie były to tanie rzeczy, więc stwierdziliśmy, że poszukamy zakładu, w którym będzie można to naprawić. Nie było to łatwe, od razu mhm. muszę zaznaczyć, bo objeździliśmy chyba trzy różne miejsca, w których naprawia się taki sprzęt, ale ostatecznie trafiliśmy do tego, które przyjęło oba yy, i zapłaciliśmy za naprawę jakieś 50 zł. Obu tych sprzętów, więc myślę, że nie w każdym przypadku jest tak, że rzeczywiście cena naprawy będzie przewyższała wartość przedmiotu, i warto pokusić się o poszukanie właśnie takiego miejsca, w którym, w którym te sprzęty można naprawić. No bo po co wyrzucać, skoro można jeszcze nadal tego używać, jeżeli, tego, to jeżeli to nadal lubimy. Tak samo zresztą jest z ubraniami. Często, gdy coś nam się porwie albo nadpruje. Wyobrażamy sobie, że to już jest nie do użycia i, i powinno wylądować w kontenerze na odzież albo, nie daj Boże, w śmietniku, a tak naprawdę możemy oddać to do krawcowej albo skorzystać z naszych umiejętności szwalniczo-krawieckich być może i, i zacerować dziurkę albo nawet naszyć na tym jakąś naszywkę i, i nadal mieć ubranie, które jest datne do, do użytku. Także myślę, że warto wrócić też do takich. Dawnych być może umiejętności, do, do takiej trochę tradycji dbania o przedmioty, a nie szybkiej konsumpcji, opartej właśnie na wyrzucaniu starego, lekko nadpsutego, a kupowaniu od razu nowego, bo to i, i jakby sprzyja e, naszemu portfelowi, więcej pieniędzy w nim na pewno zostanie, a przy okazji oczywiście również w środowisku. Też na Twoim blogu przeczytałam o zasadzie, którą nazwałaś dziel się. I jej nie ma tutaj wśród tych angielskich ry, ale też y, myślę, że jest to bardzo ważna zasada. Mogłabyś powiedzieć kilka słów y, o Podzielni, bo to jest inicjatywa, y, która jest tobie bliska, ona istnieje w Poznaniu i mnie bardzo ciekawiła cała ta koncepcja, także myślę, że słuchacze też chętnie dowiedzą się, na czym ona polega. Tak dla mnie w ogóle cała idea Zero Waste jest bardzo mocna, mocno oparta na współdziałaniu, współpracy i na dzieleniu się z innymi. I dlatego właśnie stworzyliśmy dwa lata temu coś takiego jak giftboxy, czyli takie wspólne szafy i skrzynie, w których można się dzielić z innymi rzeczami, których my już nie potrzebujemy, ale też zabrać coś dla siebie spośród tych rzeczy, które ktoś inny już zostawił. I ta idea giftboxów, zapożyczona zresztą z krajów zachodnich, bo pierwsze giftboxy bodajże powstały w Niemczech. Ale ta idea boxów poznańskich wyewoluowała w naszych głowach do większego pomysłu, który wreszcie ujrzał światło dzienne dwa tygodnie temu, ponieważ otworzyliśmy wtedy podzielnie, czyli taki box, tylko że w lokalu, jak my to lubimy nazywać. Jest to free shop, czyli sklep, w którym wszystko dostaniemy za darmo. Raj. No, dokładnie. Są to rzeczy czasem z drugiej ręki, czasem nawet nowe, nieużywane przez nikogo, tylko takie, których które ktoś już nie potrzebuje i przyniósł oddał dla kogoś innego. Najwięcej rzeczywiście ludzie zostawiają jak na razie ubrań, ale też jest bardzo dużo książek jest całkiem spora ilość zabawek dziecięcych, ubranek dziecięcych w ogóle. Ale też sprzętów wszelakich, czajniki się zdarzają, żelazka. Mamy nawet na stanie umywalkę i zestaw kafelków, którymi można sobie wykończyć łazienkę. Myślę, że Poznań teraz ma bardzo fajne miejsce, w którym może praktykować dzielenie się z innymi, a jednocześnie taką, uczestniczyć w takiej edukacji proekologicznej, bo my tam w podzielni też robimy warsztaty i wykłady. Między innymi, ja będę miała też swój wykład o Zero Waste całkiem niedługo. E, mamy teraz w ramach Circular Week, właśnie całą serię takich spotkań, i o kooperatywach spożywczych, i o zielonych miastach, i o właśnie idei sharing economy. E, także to oprócz tego, że to jest sklep, w którym wszystko jest za darmo, e, jest to również taka warsztatownia, takie miejsce spotkań i rozmów o tym, e, dlaczego nie warto konsumować tak dużo. Dlaczego warto zastanawiać się nad y, własnymi nawykami konsumenckimi, i jakie to ma przełożenie na całe nasze środowisko? Poznań, poznaniem, ale mam nadzieję, że inne miasta też mają takie swoje miejsca albo chociaż grupy, na których y, mogą ludzie w jakiś sposób łączyć się i zrzeszać, bo też wspomniałaś o kooperatywie spożywczej. I to jest ważny temat i to jest zjawisko, które myślę, że funkcjonuje w wielu dużych miastach, ale niewiele z nas zdaje sobie z tego sprawę, bo narzekamy na to, że w supermarketach mamy. Wszystko opakowane tak naprawdę w plastik, i na dobrą sprawę, jeżeli nie kupujemy na rynku, chociaż też czasami nawet nie wiadomo skąd się biorą te rzeczy na rynku, to nie ma gdzie kupić tych produktów prosto od dostawcy, już nie mówiąc, właśnie bez tego opakowania. Czym jest taka kooperatywa i jak ich szukać? Co tam można kupić? Ja poznańską kooperatywę spożywczą znalazłam w zasadzie przez znajomych, ale też w sumie trochę w internecie. Choć myślę, że najpierw dowiedziałam się w ogóle o, o tym, że istnieje coś takiego jak kooperatywa spożywcza, bodajże z gazety wyborczej, czy z dodatku do gazety wyborczej, czyli z wysokich obcasów. Kiedyś właśnie był taki artykuł o kooperatywach i o RWS-ach, czyli o rolnictwie wspieranym społecznie. Mm -hmm. I wtedy właśnie zaczęłam się rozglądać wokół, czy w Poznaniu istnieje taka kooperatywa i jak to w ogóle działa. I okazało się, że tak istnieje. Już wtedy istniała od chyba jakichś dwóch lat. I przystąpiłam do niej. I w zasadzie to jest taki. Można to powiedzieć, że to jest spółdzielnia, ale w Poznaniu funkcjonuje to bardziej jako taki klub zakupowy taka nieformalna grupa osób, którym zależy bardzo na zdrowym odżywianiu, na kupowaniu żywności przede wszystkim, ale nie tylko od lokalnych dostawców bez jakichś tam dodatkowych pośredników. Po to, żeby jak najwięcej, powiedzmy, nawet środków pieniężnych y, przekazać temu wytwórcy, który nam te produkty dostarcza, e, żeby zarówno klient, czyli my, był zadowolony, jak i wytwórca, czyli ten rolnik, y, albo właśnie lokalny dostawca. I y, w Poznaniu, w naszej kooperatywie spożywczej jest około kilkuset osób. Czy kilkaset osób, to myślę, że tak ponad 300. Regularnie co tydzień robi zakup kilkadziesiąt osób, tam bliżej 50 albo 60, nie ma takiego przymusu, żeby co tydzień tam zamawiać. I myślę, że to naprawdę jest grupa świetnych ludzi, którzy, którym zależy na tym, żeby jeść zdrowo i żeby wspierać lokalnych dostawców, żeby wspierać takie gospodarstwa, które rzeczywiście z dużą dbałością chodują i swoje zwierzęta i dbają o nie i mają bardzo zdrowe warzywa i owoce. My zresztą jeździmy do tych gospodarstw i sprawdzamy, czy spełniają normy, które my sobie sami wyznaczyliśmy. I wcale nie zależy nam tylko na gospodarstwach, które mają certyfikaty ekologiczne, bo dobrze wiemy, że można produkować zdrową żywność, nie posiadając takich certyfikatów. Także no, jestem członkinią Kooperatywy Spożywczej od ponad dwóch lat. I od tej pory poznałam nawet też wiele różnych ciekawych gatunków owoców i warzyw, których wcześniej nie miałam odwagi spróbować. A tylko dzięki temu, że właśnie w kooperatywie były dostępne, no to spróbowałam i nauczyłam się je jeść i, i je przyrządzać. Chociażby na przykład jarmuż. Mhm. Wcześniej, wcześniej nie, nie był u mnie on w kuchni tak bardzo popularny. Ale też inne ciekawe zioła, których, których na przykład wcześniej w ogóle nie używałam. W wielu polskich miastach można znaleźć takie kooperatywy spożywcze. I w samej Warszawie jest ich kilka. Łódź ma swoją kooperatywę, Kra Kraków, Wrocław, Szczecin chyba. Trójmiasto też kiedyś miało, nie wiem czy ona nadal funkcjonuje. Także wystarczy poszukać gdzieś w czeluściach internetu, może na Facebooku, albo rozpytać znajomych i na pewno na nią traficie. Omówiłyśmy kwestie jedzenia, ale wiem, że Zero Waste to styl życia, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy on różnych sfer życia. Z tego, co mi mówiłaś, to jeżeli chodzi o kosmetyki, bardzo dobrym rozwiązaniem jest przygotowywanie ich samemu. Jest to ciekawa też y, zabawa w małego chemika. Jeśli chodzi o ubrania, jest to wiedzą powszechną. Nie wiem, czy powszechną, pewno upublicznioną, że przemysł odzieżowy wpływa w ogromny sposób na zanieczyszczenie naszej planety. I może nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły, jak ym, ograniczać śmieci związane z ubraniami. Sama mówiłaś, że po prostu warto ich kupować mniej, wymieniać się nimi, mm, ale wiem, że masz u siebie na blogu listę marek etycznych. O co ja często jestem pytana, bo ja takiej jeszcze nie skompletowałam, nie przetestowałam zbyt wielu. I jeżeli nie masz nic przeciwko, to podlinkujemy. Ten twój wpis, gdzie Jasne. mówisz właśnie o, o Oczywiście, tych markach. Takie marki warto promować. Ja promuję głównie polskie marki odzieżowe i staram się sprawdzać, żeby to również były marki etyczne i fair trade albo przynajmniej takie, które w sposób sprawiedliwy wynagradzają swoich dostawców i, i pracowników. To jest dla mnie bardzo ważne, bo tak naprawdę ostatecznie głosujemy swoim portfelem. I względy finansowe są ponad wszelkimi innymi względami w naszym systemie kapitalistycznym. No, tak to jest wszystko ukształtowane. Więc jeżeli już chcemy coś, coś nowego kupić, nieużywanego, to jednak warto sprawdzić najpierw, w jaki sposób ta marka produkuje swoją odzież. Pewnie też mi się to bardzo podoba, bo zero waste to nie tylko dbanie o planetę, ale też zwiększona świadomość konsumencka, i to też przekłada się na kwestie etyczne. I w tym przypadku, tak jak mówimy, to jak wynagradzani są pracownicy, czy w jakich w ogóle warunkach pracują. Także ja uważam, że jest to ogromny plus, zaczyna się o tym coraz więcej mówić. Ale ta sfera, o której chciałabym na koniec powiedzieć, to są podróże. Bardzo wiele osób martwi się o podróżowanie, jeżeli mamy na uwadze naszą planetę, masz jakieś takie podstawowe wskazówki dla osób, które wyjeżdżają, jak ograniczyć, bo sądzę, że nie da się całkowicie. Ym, Podróżować bez generowania śmieci, ale jak przygotować się dobrze do podróży? No to rzeczywiście jest dosyć spory problem, bo w podróży możemy być zaskoczeni całkiem dużą ilością śmieci, takich nawet przez nas niechcianych. Chociażby w samym samolocie możemy dostać posiłek w jednorazowym opakowaniu, albo jesteśmy częstowani wodą czy jakimiś napojami w jednorazowych plastikowych kubeczkach. No, to są, to są akurat dosyć proste rzeczy, które, czy proste sposoby, które można zastosować, żeby takich śmieci uniknąć. Ja zawsze ze sobą w podróż biorę po pierwsze bidon wielorazowy na wodę. I e, nieważne, czy jadę pociągiem, czy lecę samolotem, taki bidon ze sobą zabieram przez bramki. Co prawda trzeba przejść z pustym bidonem, natomiast, natomiast można z nim przejść. Tak, bo I to chcemy tak, zaznaczyć, bo niektórzy dużo osób myślą, się że nie obawię. można, że nie można, że ktoś im tu wyrzuci do śmieci, ale spokojnie z pustym bidonem, nawet stalowym, można przejść przez bramki i uzupełnić sobie tą wodę już po drugiej stronie. A nawet można poprosić, żeby w samolocie nalano nam tej właśnie oferowanej, na przykład darmowej wody mineralnej, czy jakiegoś soku właśnie do naszego wielorazowego kubka, czy bidonu. Tak samo staram się zawsze zabierać ze sobą drugi kubek, czy jakieś drugie naczynie na napoje ciepłe, na przykład na kawę i herbatę. Najczęściej będzie to wtedy taki termos. I on się te, też bardzo przydaje na, na zimne napoje, jeżeli jedziemy na przykład w ciepłe kraje. Poza tym, wożę też ze sobą zazwyczaj co najmniej jeden pojemnik na, na żywność, na taką żywność, którą wiem, że być może na miejscu będę chciała kupić. I żeby uniknąć właśnie jakichś jednorazowych plastików, to, to wolę mieć ze sobą taki jakiś lekki, czasem nawet składany pojemnik. Wożę też ze sobą takie. Sztućce turystyczne, po to, żeby też unikać tych sztućców jednorazowych, często właśnie plastikowych, które są nam oferowane w różnych barach, czy na dworcach, czy na lotniskach, czy nawet w samym samolocie. Warto mieć jednak ze sobą właśnie takich zestaw turystycznych sztućców, czy to właśnie z stali nierdzewnej, czy to drewnianych, bo takie drewniane, czy bambusowe również są dostępne. I, I jeszcze jedna rzecz. Ja, na przykład, zawsze zabieram ze sobą. To się może wydawać może trochę oldschoolowe i takie, takie śmieszne dla niektórych, alczo, dla niektórych to jest obrzydliwe, ale zawsze włożę ze sobą wielorazową chustkę do nosa. I mam zestaw takich chusteczek, które służą mi no, również do oczyszczania nosa, podczas gdy mam katar, ale służą mi również jako taka ściereczka do rąk albo do, do przetarcia właśnie ust po jedzeniu, po to, żeby unikać jednorazowych papierowych chusteczek. Do tego też można spokojnie wrócić. ale y jakby planując w ogóle taką podróż, w ogóle trzeba sobie uzmysłowić dokąd my jedziemy i czy tam rzeczywiście będziemy mogli na przykład pić tą wodę bezpośrednio z kranu, bo jeżeli nie, no to jakby zdrowie jest tutaj na pierwszym miejscu. Jeżeli mielibyśmy się zatruć taką wodą w imię nieużywania plastików już do końca życia, no to myślę, że pokusiłabym się raczej o stwierdzenie, że zdrowie jest na pierwszym miejscu. I wtedy raczej trzeba zadbać o to, żeby być nawodnionym w sposób bezpieczny, a nie, a nie po prostu tylko w jakikolwiek sposób, ale potem na przykład zachorować na jakąś nieprzyjemną dla, was, dla nas chorobę. Więc musimy się zastanowić właśnie, do jakiego miejsca jedziemy i które rzeczy mogą nas zaskoczyć. Chociaż z doświadczenia już widzę, że nie unikniemy wszystkiego. Bo na przykład okaże się, że w hotelu będzie bardzo dużo jednorazowych produktów i nie będziemy w stanie na przykład ich uniknąć. Chociaż tutaj też można się oczywiście przygotować, biorąc na przykład swoje mydło w kostce albo swój szampon w kostce. To, to wszystko jest do zrobienia. No ale zdarzają się takie sytuacje, w których jednak ten plastik czy ta jednorazowość nas zaskoczy. Poruszałaś tutaj ważny temat, bo też chciałam Cię o to zapytać, że czasami musimy po prostu odpuścić. I pomimo naszych starań nie zawsze da się żyć idealnie. Bo nikt nie jest idealny, to jest może frazes, ale może się wydawać wielu osobom, że jeżeli już przypisujemy sobie tę etykietę, że jesteśmy zero waste, albo właśnie nie, wiem, jesteśmy weganami, też można tutaj analogicznie porównać, to w każdej sytuacji życiowej musimy tak postępować, a niestety bywa tak, że się nie da. Masz tak, że sobie odpuszczasz i nie przeżywasz tego za bardzo? Ja już. Y Dawno pogodziłam z tym, że zero waste yy, być może nigdy nie będę, bo zawsze jakieś odpady w swoim życiu generuję. I nawet słynna Bea Johnson nie produkuje do końca zero odpadów, tylko jednak ten słoik odpadów rocznie na całą czteroosobową rodzinę. Oczywiście Kurczę. ja wiem, że to jest bardzo mało, słoikiem. jest bardzo mało nadal, ale nadal to jest coś, bo my jako ludzie zawsze będziemy generowali jakiś produkt uboczny swojego funkcjonowania tutaj na Ziemi i z tym trzeba się pogodzić. Ale ja wyznaję taką zasadę zero waste bez spiny, ja to tak trochę nazywam i taką nawet grupę na Facebooku założyłam, żeby nie katować się nawzajem, że jesteśmy na przykład gorsi, ponieważ zachorowaliśmy i musimy brać leki, które są w plastikowym opakowaniu, albo jesteśmy na specjalnej diecie, ponieważ mamy celiakię i musimy mieć w sterylny sposób zapakowane nasze pożywienie tak, żeby ono na pewno nie miało skażenia na przykład glutenem. I często dostaję takie pytanie od osób, jak, jak mam być zero waste, gdy mam celiakię? Albo co mam zrobić, jeżeli choruję na cukrzycę i muszę brać ileś zastrzyków dziennie, które każdy jest w jednorazowej strzykawce? No niestety, ale tak jak powiedziałam, względy zdrowotne są zawsze na pierwszym miejscu i tutaj nie powinniśmy spędzać sobie snu z powiek tylko dlatego, że chcemy uniknąć tego jednorazowego plastiku, było, nie było, bo nasze życie jest tutaj najważniejsze. Jeżeli nie możemy uniknąć plastiku w jednym miejscu, czy uniknąć śmieci w jednym miejscu, możemy. Robić jeszcze szereg innych rzeczy, które będą w zgodzie z tym stylem życia zero waste, czyli na przykład korzystać z mody z drugiej ręki, właśnie zwracać uwagę na te etyczne marki, chodzić na zakupy z własnymi opakowaniami, kupować to, co możemy, co nie musi być tak bardzo sterylne, właśnie w ramach tej naszej diety, na przykład, którą być może musimy prowadzić w sposób szczególny dla naszego zdrowia. Po prostu skupić się na tych rzeczach, które możemy robić, a nie, a nie cały czas analizować te nasze małe, powiedzmy, porażki, czy te rzeczy, których i tak uniknąć, nie, jestem, nie jesteśmy w stanie. A gdybyś chciała, żeby nasi dzisiejsi słuchacze wyszli, bo przestali słuchać tego programu, z jednym nowym postanowieniem, z taką jedną zmianą, to jaka byłaby to rzecz, co byś wybrała jako taką priorytetową dla ciebie? Ja myślę, że rezygnacja z foliówek jest tutaj jednym z takich najważniejszych czynników, jeżeli chcemy zacząć w ogóle zmiany naszych nawyków konsumenckich pod kątem tego życia zero waste. Ale zakładam, że część z twoich słuchaczy być może już ma ten krok za sobą. Bo to... Mam nadzieję. A jeżeli nie, to też nic nie szkodzi. <śmiech> Bardzo duża <laughs> część społeczeństwa już jest uświadomiona na, na punkcie tych foliówek nieszczęsnych. Ja zawsze polecam przy wykonywaniu takiej jakiejkolwiek zmiany, żeby zrobić sobie najpierw właśnie to, czy przemyśleć sobie dosyć mocno, co my chcemy zmienić i dlaczego. Ja na przykład, gdy zaczynałam moją przygodę z Zero Waste, zrobiłam sobie taki domowy audyt śmieciowy. I przeanalizowałam, zrobiłam taką diagnozę, których e, śmieci u mnie powstaje najwięcej. I najwięcej jednak miałam właśnie po pierwsze foliowych torebek jednorazowych, a po drugie plastikowych butelek po wodzie mineralnej. Więc od tych dwóch odpadów zaczęłam moją zmianę, e, która dotyczyła akurat wtedy kuchni. E, więc myślę, że każdy może sobie zrobić taki audyt, gdzieś tam w, w zaciszu swojego własnego domu. I pomyśleć, który, który z odpadów jest dla nich najbardziej problematyczny, w sensie którego generują najwięcej, i zacząć od jednego, tego, który, właśnie, który jest dla Was największym problemem. I być może to, to, właśnie, to właśnie będzie ten pierwszy krok na drodze do zero waste. To my sugerujemy torebki foliowe i plastikowe butelki. Ale wszystko w imię Zero Waste bez spiny. Kasia, na koniec powiedz nam, gdzie można Ciebie znaleźć w internecie. W internecie możecie mnie znaleźć pod adresem www.ograniczam i to jest mój blog. Jestem również na fanpage'u Ograniczam się i mam konto na Instagramie Kasia Podkreśnik ograniczam się i tam pojawiam się bardzo często, także zachęcam Was do odwiedzania tych profili. I można też znaleźć się w księgarniach. Można mnie znaleźć w księgarniach, tak. Można kupić moją książkę Życie Zero Waste, Żyj Bez Śmieci i Żyj Lepiej, które wydało wydawnictwo Znak Literanowa. Jest ta książka do kupienia zarówno w formie papierowej, jak i na Woblinku w formie e-booka. I stacjonarnie jesteś w podzielni. Stacjonarnie Bywasz. bywam w podzielni, tak, mieszkam w Poznaniu, natomiast zdarza mi się jeździć w różne miejsca w Polsce, też czasem właśnie udzielam różnych wykładów albo spotykam się z czytelnikami i rozmawiamy sobie o Zero Waste, także zawsze o tym mówię na Instagramie i, i piszę na Facebooku, warto śledzić te profile i wtedy być może spotkamy się osobiście. W takim razie ja zachęcam Was do obserwowania Kasi, a Tobie dziękuję za to, że byłaś moim gościem. Po raz drugi, chociaż nie wszyscy mogli tego doświadczyć, bo tylko my, ale jeszcze raz wielkie dzięki. Dzięki bardzo Karolina i pozdrawiam. Do usłyszenia. Pa! Cześć! Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że teraz Wasze zdanie i Wasza wiedza o Zero Waste jest znacznie większa. Jak zawsze, przypominam, że na mojej stronie karolinasobańska.com znajdziecie wpis, który jest poświęcony właśnie temu odcinkowi, w którym to znajdziecie różne odnośniki i linki, o których mówiłyśmy w dzisiejszej rozmowie. Moje podcasty ukazują się w każdy poniedziałek o 16 na moim kanale. Karolina Sowańska oraz na Spotify i na iTunesie. I jeżeli słuchacie mnie na iTunesie, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie ocenę i opinię, bo dzięki temu podcast trafia do szerszego grona odbiorców, a to daje mi wielką radość i tak samo w przypadku Spotify tutaj Polecam, żebyście go po prostu zaobserwowali na kanale oraz na mojej stronie w komentarzach. Jak zawsze też czekam na wasze opinie, pomysły na kolejne odcinki, wasze wrażenia, jakieś wskazówki, bo staram się, żeby ten podcast był jak najlepszy i dostosowany do tego, czego wy oczekujecie. Na koniec jeszcze dodam, że na Instagramie Karolina Somańska podcast możecie z wyprzedzeniem dowiadywać się o tym, kto będzie moim odcinkiem, czasami też daję Wam możliwość zadania pytania moim gościom, także zachęcam Was gorąco do obserwowania mnie tam, jeżeli macie ochotę przedwcześnie wiedzieć, co będzie działo się tutaj w programie. Jeszcze raz z całego serca dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia już za tydzień. Pa, pa!